Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam ładowarkę solarną, panel solarny, matę solarną. Pod różnymi nazwami to może być. Zakupione to było dzięki widzowi mojego kanału Deno1989, za co bardzo dziękuję. Przychodzi to w pudełeczku kartonowym. Mamy instrukcję po chińsku. I z drugiej strony po angielsku. Pomimo, że zakupione to było w Polsce, instrukcji polskiej niestety nie ma. Najpierw dodatki. Dwie takie przystawki z haczykami. Można ten panel sobie powiesić gdzieś na szybie. Oraz karabinczyk. No z tym dodatkiem to dla mnie to i tak jest zbędne. Tylko nie wiem czemu dodali jeden, a powinny być dwie sztuki. Przecież jak się zaczepia o coś, to powinno to równo wisieć, a nie tylko na jednym. Więc kiepsko. No i mamy sam panel. Mieści się praktycznie w ręku. Wygląda jak jakiś taki wypchany portfel. Jest w takim dziwnym kamuflażu. Waga całości to 242 gramy. Wymiary złożonego to 15,5 cm na 10 cm. No i grubość to jest, tu jest nieco grubiej, bo jest wyjście USB. Tu jest trochę cieńsze. No ogólnie ma to powyżej 2 cm. Z tyłu mamy tutaj taką kieszeń naszytą. Niestety jest naszyta całkowicie na płasko, więc nie wiem co tu można włożyć. Co najwyżej kabelek USB, bo za bardzo nic nam się tu nie zmieści. Urządzenia, które będziemy ładować, raczej tutaj nie włożymy, czyli na przykład telefonu czy powerbanka. Jest to kompletnie na płasko przyszyte, także kiepsko to wygląda. Jest tutaj nasz rzep. Ma właśnie takie dwa otwory do powieszenia, albo na tych przystawkach, albo w dołączonej jednej sztuce karabinczyka. Drugą niestety musimy sobie sami załatwić. Można to powiesić na plecaku i po rozłożeniu długość całości to 49 cm. Składa się to z 4 paneli. No, panele nie są zbyt duże. Jest wyjście USB, które na wyjściu mamy 5 V, 6 W i 1,2 A. Sprawność tego urządzenia to niecałe 18%. No i niestety do ładowania potrzebne jest nam słońce. Więc zimą, późną jesienią, wczesną wiosną to będzie kiepsko z ładowaniem. No jedynie najbardziej to się będzie ładować w lato, ewentualnie trochę we wiosnę i wczesną jesień. Tak to z tyłu wygląda. Ja bym wolał, żeby to było całe czarne, a nie taki jakiś dziwny kamuflaż. No ale tylko to było do wyboru. To nie będzie taki typowa recenzja, tylko bardziej taki opis, pokazanie tego urządzenia, wszelkie testy, jak to się sprawuje, będą w późniejszych filmach. Na pewno będę chciał przetestować to, jak to się ładuje telefon, powerbank albo nawet dwa powerbanki, czy można to naładować dzięki temu, podłączając do ładowarki na akumulatorki, na przykład paluszkowy, czy da się naładować i w jakim czasie. Powieszę też to na plecaku. Pochodzę trochę w lesie, no trochę drzewa będą zasłaniać, więc sprawdzimy, czy w ogóle to się da naładować, czy nie. I prawdopodobnie jeszcze się wybiorę z tym na plażę nad polskie morze. Tam już nic nie będzie przeszkadzać. O ile słońce będzie bardzo dobrze grzało, to powinno to elegancko działać. No ale to dopiero w oddzielnych testach wyjdzie. Tu jeszcze pokażę, czy to rzeczywiście działa. I 25 V. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Ale panel na pewno jest sprawny. Wszystko wyjdzie w innych testach, jak to się zachowuje. I czy warto to jest kupienia tego w Polsce, czy bezpośrednio lepiej zamówić to w Chinach. O wiele taniej. I to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.